Rozmawialiśmy już na tym kanale kiedyś o Stepanie Banderze jako o po prostu człowieku, natomiast dzisiaj chciałbym wrócić do tego tematu i żebyśmy sobie porozmawiali o tak zwanym banderyzmie, czy banderyzmie, jakbyśmy tego nie wymawiali, zarówno w tym ujęciu historycznym. Czym takim była ta ideologia, ten ukraiński nacjonalizm w takim wymiarze, byśmy powiedzieli praktycznym, ale o tym za chwilę, i w tym wymiarze współczesnym, o współczesnym, nazwijmy to, kulcie. Stepana Bandery, ponieważ jest to duży, bym powiedział, problem, przy czym bardziej problem nie Ukrainy, co problem postrzegania Ukrainy. Zacznijmy jednak właśnie od tych kwestii historycznych, to znaczy, czy my faktycznie powinniśmy uznać banderyzm za coś negatywnego, no bo faktycznie bardzo często w Polsce w Rosji i w Izraelu uznaje się banderyzm za coś jednoznacznie negatywnego, i czy to jest słuszne postrzeganie tej ideologii i tego, co za tym idzie człowieka, tego ruchu politycznego, któremu on. Przewodził przez pewien czas, on go nie stworzył, Stepan Bandera nie był założycielem tego ruchu, natomiast faktycznie przez pewien czas nim kierował, tam doszło w pewnym momencie do dość poważnego rozłamu, ten ruch nacjonalistyczny, wyzwoleńczy na Ukrainie był dość mocno niejednorodny i Stepan Bandera był mm, odpowiedzialny za jeden z tych odłamów przez pewien okres historii. Także on stał się w dużej mierze symbolem, w dużej mierze stał się postacią symboliczną przez te procesy przed sądami polskimi. Po tym jak on zorganizował zabójstwo polskiego ministra, to faktycznie on się stał postacią po prostu wśród Ukraińców nastawionych narodowo wyzwoleńczo, postacią bardzo znaną. I żeby zrozumieć, dlaczego możemy uznać banderyzm za zjawisko negatywne, trzeba sobie spróbować odpowiedzieć na pytanie, o jaką Ukrainę ten człowiek i jego organizacja walczyli, ponieważ faktycznie oni zajmowali się przede wszystkim działalnością narodowo wyzwoleńczą, przynajmniej. To było ich zadeklarowanym głównym celem. Skąd my możemy wiedzieć, o jaką Ukrainę walczył Stepan Bandera i jego odłam organizacji ukraińskich nacjonalistów? Otóż wiosną 1941 roku w Krakowie, czyli w tym samym mieście, w którym w tej chwili nagrywam ten film, spotkała się nazwijmy to w ten sposób wierchuszka z rosyjska, kierownictwo organizacji ukraińskich nacjonalistów, tego odłamu już, ta organizacja była podzielona, tego odłamu banderowskiego i oni przyjęli taki dokument, to się dokładnie nazywało walka i działalność organizacji ukraińskich nacjonalistów podczas wojny to był tak jak mówię to była wiosna 1941 roku po treści tego dokumentu możemy zrozumieć że ukraińscy nacjonaliści doskonale zdawali sobie sprawę z tego co ma nastąpić ma nastąpić walka zbrojna pomiędzy Niemcami pomiędzy trzecią rzeszą i ich sojusznikami i związkiem radzieckim i oni tam zapisali Wojnę między Moskwą i innymi państwami, w szczególności jeśli ona będzie toczyła się na terytorium Ukrainy, OUN wykorzysta jako dobry moment dla pełnego rozpalenia wyzwolicielskiej, rewolucyjnej walki za niezależną Ukrainę, podnosząc zbrojny zryw całej ludności i inicjując taki sam zryw innych narodów zniewolonych przez Moskwę. Faktycznie trzeba powiedzieć, że w tym dokumencie banderowcy, jako swojego głównego wroga, mm, przyjęli właśnie Moskwę, Związek Radziecki. To był ich ideowy największy cel. Tutaj sobie wypisałem trochę takich wyrwanych z kontekstu cytatów z tego właśnie dokumentu. Możemy tutaj przeczytać m.in. Trzeba, kiedy przegnamy wroga, żeby wiejskie komitety opracowały projekt rolnej przebudowy i wybrały przedstawicieli na ogólnonarodowy zjazd założycielski dla przeprowadzenia ostatecznych reform. Państwo ukraińskie będzie organizować przemysł i budownictwo na zasadach indywidualnej inicjatywy i kooperacyjnej komunalnej i państwowej własności. Od razu przeformowywać powstańcze grupy w regularne jednostki, do współpracy wciągnąć wszystkich sierżantów, młodszych sierżantów i szeregowych Ukraińców z Armii Czerwonej. W szczególności upadnie wszystko to, co było zbudowane w systemie, po to by stworzyć lepsze warunki dla kierowanego z Moskwy centrum NKWD. Faktycznie tutaj możemy zauważyć w tych cytatach pewne konstrukcje pozytywne podejście do tworzenia państwowości ukraińskiej, wyrwane z kontekstu, te fragmenty brzmią całkiem pozytywnie, natomiast po wyrwaniu z kontekstu innych fragmentów możemy faktycznie zacząć dostrzegać problem, który tutaj miał prawo się pojawić, gdyby takie państwo ukraińskie faktycznie powstało. OUN oddaje podejmowanie decyzji w ręce jednego kierownika, a nie grupy. Tu wyraźnie było napisane, że OUN chce wprowadzić na niezależnej Ukrainie system wodzowski. Na oczyszczonym terytorium pozostaje ten sam model władzy z tym dodatkiem, że OUN dopuszcza głos cywilnego urzędnika w formie doradczej. Faktycznie tutaj m, wielokrotnie w tym dokumencie było dość jasno napisane, że faktycznie nawet w tych czasach pokoju taka Ukraina wyzwolona ma być państwem w zasadzie w dzisiejszym rozumieniu tego słowa autorytarnym. Swoboda słowa jest dopuszczalna tylko na tyle, na ile służy to narodowemu dobru, czytamy w tym dokumencie. Zabrania się publicznych zebrań, na których rozpowszechniane byłyby nienacjonalistyczne hasła i pomysły. Organizować całą młodzież od razu pod naszym wpływem w ogólnej organizacji młodzieży. I tutaj już zaczynamy wchodzić na ten najgroźniejszy. Teren, w czasie chaosu i zamieszania można pozwolić sobie na likwidację niepożądanych polskich, moskiewskich i żydowskich działaczy, szczególnie zwolenników bolszewicko-moskiewskiego imperializmu. No tu no można sobie pozwolić na likwidację niepożądanych działaczy, tak? czyli już ten dokument dopuszczał. Przemoc. Dopuszczał przemoc wymierzoną przeciwko ludziom niewygodnym innej narodowości. To już brzmi groźnie. Przemoc polityczna jest tutaj wyraźnie zaakcentowana, natomiast na tym to się nie kończy. W rosyjskich źródłach znalazłem informację, że ten dokument dzielił obcokrajowców na Kategorie przyjaznych obcokrajowców i wrogich obcokrajowców. I uznałem, że zanim Państwu zacznę opowiadać, że oni w ten sposób działali, to że ja znajdę oryginalną ukraińską wersję tego dokumentu, skany tego dokumentu w jakichś archiwach i znajdę ten fragment, żeby wiedzieć, że na pewno to tam faktycznie było. I najpierw znalazłem jedno archiwum, no i kartkuję. Przez internet ten dokument faktycznie skany i szukam tego fragmentu o podziale tych y, obcokrajowców na terenie Ukrainy? Nie ma, nie widzę. Szukam kolejnego, kartkuję, przelatuję wzrokiem, szukam nagłówków, nie ma. Zaczynam wykorzystywać kombinację klawiszy Ctrl F i szukam po słowach. Nie ma tego. Szukam i szukam, nie ma tego fragmentu. Ale wiele rosyjskojęzycznych źródeł wspominało o tym fragmencie, więc uznałem, że coś musi być na rzecz. I zauważyłem, że faktycznie te rosyjskojęzyczne źródła informują, w jakim rozdziale znajduje się ten fragment. I faktycznie w tych skanach archiwalnych mogliśmy na samej górze zobaczyć spis treści i ten rozdział, w którym miał się znajdować ten fragment w tym spisie treści się znajdował. Więc dokładnie mogłem przy użyciu tej kombinacji Ctrl F spróbować wyszukać tego konkretnego rozdziału. I co się okazało, w tych skanach ten rozdział został pominięty. Oczywiście szukałem dalej, żeby się upewnić, i znalazłem trzecie już cyfrowe archiwum, także z tym dokumentem. Zeskanowanym, i tutaj faktycznie ten fragment o podziale obcokrajowców przez ten banderowski dokument się faktycznie znalazł w języku ukraińskim. Co my w nim możemy przeczytać? Narodowe mniejszości dzielą się na przyjazne nam, to znaczy na członków zniewolonych narodów, zniewolonych przez Związek Radziecki przede wszystkim, wrogie nam. Moskale, nie Rosjanie, Moskale, Polacy, Żydzi. I tutaj są dalej dwa punkty. W pierwszym czytamy, że ta pierwsza grupa przyjazne mniejszości narodowe mają takie same prawa jak Ukraińcy przecinek mogą wrócić do swojej ojczyzny. To znaczy mają takie same prawa i mogą tę Ukrainę opuścić. Wydaje mi się, że jednak Ukraińcy tu mieli mieć większe prawa. Natomiast w drugim punkcie mamy napisane: Będą niszczeni w walce. Tu zostało jasno napisane, że oni będą po prostu likwidowani. Możemy tutaj także przeczytać na końcu, że kierownikami regionów na tej nowo powstałej Ukrainie będą mogli być tylko Ukraińcy, a nie obcokrajowcy wrogowie, a asymilacja Żydów jest wykluczona więc tutaj widzimy zresztą widzieliśmy co się działo faktycznie na Ukrainie, która nie stała się osobnym państwem co się tam działo, widzieliśmy, że doszło do rzezi na Wołyniu, więc ten plan do pewnego stopnia był realizowany nie wiemy co by się wydarzyło, gdyby ten plan w całości, plan Bandery i jego odłam OUN Został zrealizowany. Jak ten plan w ogóle wyglądał organizacyjnie? Otóż on był, powiedziałbym, dość naiwny i jednocześnie, pomimo wielu różnic, dość podobny do tego planu, jaki miała Armia Krajowa w roku 1944. Polacy, polskie podziemie niepodległościowe zakładało, że kiedy Armia Czerwona będzie odbijać tereny polskie z rąk niemieckich, to oddziały AK będą się pojawiały i witały. Rosjan, żołnierzy radzieckich, jako gospodarze tych terytoriów. Bandera i jego ludzie mieli bardzo podobny pomysł, to znaczy faktycznie w tym dokumencie było napisane, że te tereny wyzwalane spod okupacji radzieckiej przez. Żołnierzy III Rzeszy mają już posiadać organizację należącą do ON, taką lokalną organizację przedstawicieli, i ci przedstawiciele mają witać żołnierzy niemieckich jako sojuszników i oznajmiać im, że to oni tutaj sprawują władzę. W obu przypadkach, tak jak mówię, wydaje mi się to dużą naiwnością, zresztą w obu przypadkach to się okazało faktycznie naiwnością, ponieważ ani Armia Czerwona nie liczyła się w żaden sposób z polskim AK. A i tym bardziej Wehrmacht nie liczył się z żadnymi przedstawicielami OUN, którzy sugerowali, że to oni sprawują tu władzę. Zresztą wiemy, że we Lwowie Bandera ze swoimi towarzyszami proklamowali powstanie niepodległej Ukrainy i to się skończyło tak, że Niemcy ich wsadzili do więzień za krat. Czyli mamy tutaj do czynienia zresztą w dość jawny sposób banderowcy Bandera i jego ludzie przyznawali się do tego, że oni idą w tym nurcie faszystowsko-nazistowskim. Zresztą oni nie byli jedyni w Europie, którzy byli siłą polityczną tego nurtu, nie tylko Włochy, nie tylko... Niemcy, także chociażby Hiszpania, i faktycznie możemy powiedzieć, że Owen i Bandera byli częścią historii europejskiego faszyzmu. Myślę, że tego typu ideologie skompromitowały się na tyle silnie, żeby nie trzeba było dokładnie tłumaczyć, dlaczego odwoływanie się dzisiaj do bandery, do banderyzmu, było czymś złym, negatywnym. Warto tutaj jednak powiedzieć, że po wojnie, OUN, które dalej funkcjonowało, choć Stepan Bandera był już w tym czasie mm, mieszkańcem Niemiec na emigracji, on już po wojnie na Ukrainę nie wrócił, to jednak ta organizacja wciąż funkcjonowała i wciąż trzymała banderę na sztandarze i ta organizacja po wojnie bardzo mocno zmieniła retorykę, co także jest pewnym elementem, jak sądzę, ważnym dla budowy tego współczesnego mitu. Stepana Banderi jako bohatera walki narodowo-wyzwoleńczej. Tutaj mam ulotkę z roku 1948. Ją napisał Petro de Dun, pseudonim Połtawa, kierownik głównego ośrodku propagandy OUN, pułkownik UPA. My, banderowcy, tak pisał wprost, my, banderowcy, zawsze prowadziliśmy najbardziej radykalną Walkę przeciwko okupantowi do roku 1939. Tylko my, Banderowcy, organizowaliśmy aktywną, rewolucyjną walkę przeciwko bolszewickim okupantom w latach 1939-1941. W czerwcu 1941 roku, po mm, odstąpieniu z części Ukrainy bolszewickich sił, ON, mm, kierowana przez Stepana Banderę, stworzyła rząd, i proklamowało powstanie niezależnego ukraińskiego państwa. I ta ulotka była zatytułowana Za co walczą banderowcy? I tutaj jedną z odpowiedzi na pytanie, Za co walczą banderowcy, było, był taki fragment: Za prawdziwą demokrację przeciwko dyktatury i totalitaryzmowi wszystkich maści, za swobodę słowa, druku zebrań, mm, poglądów za zabezpieczenie narodowym mniejszościom w Ukrainie wszystkich narodowych i obywatelskich praw przeciwko wszechwładności policji za taką władzę w państwie która w najwyższym stopniu mm, swoją, mm, swój obowiązek, swoim obowiązkiem będzie uważała służenie interesowi ludu a nie swoim imperialistycznym planom Czyli tu z jednej strony widzimy, że organizacja Stepana Bandery przed wojną mówiła, przyjaźni nam obcokrajowcy mogą się wynosić, a nieprzyjaźni nam obcokrajowcy zostaną zlikwidowani w toku walki. A z drugiej strony po wojnie ludzie nazywający sami siebie banderowcami mówią, że walczą o prawdziwą demokrację i równość praw wszystkich narodowości na Ukrainie. To jest ciekawa sytuacja, to nie jest nic niezwykłego, że dana organizacja ewoluuje i się zmienia, jej poglądy się zmieniają, jej retoryka propagandowa się zmienia. To nie jest nic zaskakującego, natomiast jest to także jeden z powodów, dla których ludzie, którzy nie są historykami, nie studiują w całości historii danej organizacji, mogą wyciągać bardzo różne wnioski w zależności od tego, jaki fragment tej historii uda im się poznać. I w który z nich uwierzyć? Bo faktycznie, jeśli przeczytamy ten pierwszy dokument, o którym wspomniałem, zresztą różnych dokumentów tutaj tworzonych przez tę organizację było na przestrzeni dziesięcioleci sporo różnych, jeśli przeczytamy ten pierwszy i przeczytamy o tym, że przy okazji chaosu możemy sobie pozwolić na zabijanie niewygodnych polskich, żydowskich, moskiewskich aktywistów, działaczy, a z drugiej strony, jeśli przeczytamy fragment tego drugiego dokumentu, będziemy mieli zupełnie różne wyobrażenie na temat tej organizacji. Warto przy tym dodać, że duże znaczenie dla formowania tego mitu o Banderze miały czasy radzieckie. Ponieważ Bandera walczył. I jego organizacja przede wszystkim walczyli przeciwko Moskwie, przeciwko Związkowi Radzieckiemu, więc także propaganda radziecka, zwłaszcza niedługo po wojnie, kiedy jeszcze te siły partyzanckie ukrywały się po lasach i kiedy się toczyły różne walki na terenie tej Ukrainy, to propaganda radziecka dużo pluła na szeroko pojętych banderowców, ołunowców, członków UPA. Więc. Dla wszystkich tych Ukraińców, którym się kojarzyło, że Związek Radziecki jest zły, bo go nie lubili, a były różne ku temu powody, to na zasadzie wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, dochodzili do wniosku, że skoro Związek Radziecki na banderę plu, a oni wiedzą, że Związek Radziecki im się nie podoba, no to znaczy, że trzeba tego banderę szanować. To jest... Do pewnego stopnia moja interpretacja, niemniej jednak wydaje się tutaj, że to ma swój sens, że takie podejście mogło zwiększyć autorytet bandery jako postaci historycznej. Natomiast zaraz przejdziemy do tego, że powiem Państwu, że on nie jest aż taki duży, jak nam się wydaje, patrząc z zewnątrz. Tutaj jeszcze chciałem wykorzystać ciekawą okoliczność. Niedawno Mark Salonin, rosyjski historyk, zresztą znany także w Polsce, na swoim kanale YouTube'owym opublikował kilku odcinkową serię właśnie o nacjonalistycznym ruchu ukraińskim. I tam oczywiście pojawiło się całkiem sporo ciekawych komentarzy. Ja wypisałem jakieś tam parę z tych setek i tysięcy komentarzy, które się tam pojawiły. Tych komentarzy było bardzo wiele różnych i bardzo duża część z nich była zupełnie nazwijmy to, umiarkowana. Ja szukałem takich, które pozwoliłyby nam trochę lepiej zrozumieć z spojrzeniem na historię ludzi, którzy właśnie banderowców dzisiaj w jakiś sposób powiedzielibyśmy czczą. Tutaj na przykład jest znaczy się oni nie na darmo walczyli. Sowietów nie ma, Rzeszy nie ma, a Ukraina jest. Ja osobiście uważam, że akurat walki UPA, OUN w tamtych czasach ze Związkiem Radzieckim miały dość niewielki wpływ na to, że kilkadziesiąt lat później Związek Radziecki się rozsypał umożliwiając powstanie niezależnej Ukrainy, niemniej jednak, tak jak mówię, tutaj patrzymy na czyjś punkt widzenia. Czym Stalin był dla Ukraińców lepszy od Hitlera? Hitler nie urządzał głodomorów na Ukrainie, nie wysyłał na Syberię dziesiątek tysięcy y, mieszkańców wsi nie rozstrzeliwał w piwnicach NKWD kwiatu ukraińskiej inteligencji. Żal tylko, że Hitler był nie najlepszym wyborem niemieckiego narodu, w cudzysłowie. I tu faktycznie warto zrozumieć te perspektywy. Spójrzmy na rok 1939, tuż przed wojną. Rozumiemy, w czasie wojny były obozy koncentracyjne, był Holokaust, ogromne ludobójstwo, Nikt nie będzie tutaj po 1939 próbował Hitlera III Rzeszy w żaden sposób usprawiedliwiać. Ale mamy sierpień 1939. Hitler był odpowiedzialny za... Nieszczególnie uczciwe przejęcie władzy, tam powiedzmy, że dużo było pewnego rodzaju naruszeń, prowokacji, podpalenia Reichstagu. Mieliśmy do czynienia z nocą długich noży, z nocą kryształową, mieliśmy do czynienia z pewnymi prześladowaniami ludności niemieckiej, natomiast jeśli porównamy ich skalę do tego, co do tego samego punktu w historii yy, zrobił Stalin, to Zbrodnie hitlerowskie będą wręcz niewidoczne. Skala hitlerowskich zbrodni, jeśli wyrazimy ją w ludzkich życiach, będzie niezauważalna przy skali zbrodni stalinowskich. Przy wielkim głodzie właśnie, przy rozkłaczaniu, przy kampanii terroru w 37. Zresztą ona się nie zaczęła w 37. Przy represjach w armii, przy represjach wewnątrz NKWD, przy kampanii wydobywania od ludzi złota, która polegała na tym, że ludzi aresztowano łącznie z wyrywaniem im złotych zębów. Faktycznie nasza ocena tego, że ukraińscy nacjonaliści postawili w tym konflikcie na Hitlera przeciwko Stalinowi, powinna uwzględnić to, że w momencie, w którym oni podejmowali te decyzje, sytuacja wyglądała trochę inaczej i my dzisiaj wiemy o Hitlerze i rozmiarze jego zbrodni, które on ostatecznie popełnił, zdecydowanie więcej niż oni wiedzieli na przykład w 1939, w roku 1940, czy nawet w 1941. Kolejny komentarz. Bandera chciał nie, niezależnej Ukrainy. I w czymś miał rację, w czymś nie miał racji, ale on kiedyś powiedział, że któregoś dnia na hasło Sława Ukrainie miliony odpowiedzą bohaterom Sława i tak się i tak się okazało. Sława Ukrainie. Czyli tutaj mamy klasyczne gdzieś miał rację, gdzieś się mylił, ale ostatecznie cel uświęca środki. A tak jak mówię, to jest perspektywa. Tych ludzi niekoniecznie ja ją muszę podzielać. Jest jeszcze jeden komentarz, który sugeruje, że w tamtych czasach, kiedy Bandera i jego organizacja zastanawiali się, jak powinno wyglądać przyszłe ukraińskie państwo, to oni siłą rzeczy patrzyli na ówczesną Europę i co widzieli? Widzieli inne kraje, z których te faszystowsko-nazistowskie osiągały sukcesy, więc to było naturalne, że on także chciał iść tą konkretnie drogą. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy, to już jest moja refleksja, bym powiedział, że mimo wszystko możemy zrozumieć pewne uwarunkowania historyczne, które wtedy wpływały na decyzje tych ludzi, natomiast my powinniśmy oceniać tamte decyzje i tamte wydarzenia z naszej perspektywy. My już wiemy o obozach śmierci nazistowskich, my już wiemy, że faszyzm, nazizm nie okazały się najlepszymi drogami do rozwoju państwowości, więc my możemy oceniać, że niekoniecznie trzeba mm, czcić ludzi, którzy podejmowali właśnie takie decyzje, zwłaszcza jeśli oni zakładali, że faktycznie także będą iść tą samą drogą, jeśli chodzi o zbrodnie, o czystki etniczne, o pozbywanie się mniejszości narodowych ze swoich terenów, chociaż trzeba też dodać, że historycznie rzecz ujmując na tych terenach, które dzisiaj wchodzą w skład państwa ukraińskiego, nie zawsze Ukraińcy stanowili w tamtych czasach faktycznie większość narodową, ale to jest temat na inne rozważania. Natomiast warto tutaj przejść do czasów współczesnych. Już do pewnego stopnia rozumiemy, że faktycznie ten kult Bandery, który w pewnym stopniu faktycznie istnieje, teraz będziemy mówić o jego popularności, Powstał w dużej mierze, bym powiedział, z jednej strony z wyrósł na bazie stwierdzenia, że cel uświęca środki, więc skoro Ukraińcy dzisiejsi chcieli żyć na niepodległej Ukrainie i skoro w historii byli ludzie, którzy dążyli do niepodległej Ukrainy, to znaczy, że mamy wspólne interesy i należy tam tych ludzi uchonorować, bo oni chcieli tego, czego my chcemy dziś. Tak, tylko tutaj właśnie brakuje jakiejś refleksji historycznej, ponieważ Stepan Bandera przed wojną chciał Ukrainy, której dzisiejsi Ukraińcy by, jak jestem przekonany, by nie chcieli, z systemem autorytarnym, wodzowskim, nie demokrację z wyborami jak dzisiaj, Ukrainę czystą etnicznie, zbudowaną na zbrodni deportacji. I masowych mordów. Dzisiejsi Ukraińcy się tak nie zachowują. Na dzisiejszej Ukrainie żyją mniejszości narodowe, nikt ich nie wypędza, nikt ich nie morduje. Dzisiejsi Ukraińcy nie chcą takiej Ukrainy, jakiej chciał Bandera, więc tu jest pewna byśmy powiedzieli pewien problem. I tu oczywiście pojawia się ważne pytanie, czy współcześni Ukraińcy nie zdają sobie z tego sprawy, że tak to wygląda. Otóż z tego co udało mi się ustalić, jak najbardziej zdają sobie sprawę. Bo faktycznie ten, nazwijmy to, banderyzm jest medialny. To znaczy znowu tutaj na samym początku stycznia pojawiły się doniesienia o tym, że przez środek Kijowa przemaszerowali fanatycy bandery, marsz z pochodniami, co się kojarzy bardzo wyraźnie właśnie z niemieckim nazizmem, z portretami bandery, przeszedł przez stolicę Ukrainy, prawda? To jest, no brzmi to groźnie, prawda? Skoro taki człowiek, który domagał się eksterminacji Polaków, Rosjan i Żydów jest czczony. Współcześnie w 2022 roku w Kijowie, no to, to jest, no to jest banderyzm, kult zbrodniarza, to jest niedopuszczalne. Zgodzę się z tym, że faktycznie to wydarzenie jest, możemy je nazwać skandalicznym jak najbardziej, tak to nazwijmy, nie jest w porządku i z mojej perspektywy wydarzyć się. Nie powinno, natomiast musimy sobie też zdać sprawę z tego, jaka jest skala czegoś takiego, tak? ponieważ nam łatwo wmówić sobie, czy pozwolić sobie wmówić, że skoro takie wydarzenie miało miejsce i widzieliśmy kadry sfilmowane z tego wydarzenia, no to, że to w jakiś sposób odpowiada... Ukraińskiej rzeczywistości jako całości. Tymczasem różne są szacunki dotyczące liczebności tego marszu, natomiast tutaj nawet te źródła rosyjskie, czyli te źródła, które są, mm, powiedzielibyśmy, nastawione na wyolbrzymianie tego zjawiska, mówią o 3,5 tysiąca uczestników. Źródła zachodnie mówiły o 2,5 tysiąca uczestników. Czyli jak na Kijów, duże miasto porównywalne z Warszawą, 3,5 tysiąca ludzi, nawet niech stracimy, zaokrąglimy, niech to by było 5 tysięcy ludzi, to wciąż nie jest duża skala. Oczywiście możemy się kłócić z tym, czy władze Kijowa powinny się na, wydać zgodę na taki marsz, czy nie powinny, natomiast... To nie, jest, to nie jest duża grupa. Warto tutaj dodać, że te marsze organizuje partia polityczna, partia polityczna, która się nazywa Swoboda, Wolność i ona jest reprezentowana w Najwyższej Radzie, czyli w ukraińskim parlamencie przez jednego człowieka. Na 450 miejsc w ukraińskim parlamencie, w Najwyższej Radzie zasiada jeden człowiek z partii, która faktycznie nawiązuje do banderyzmu, organizuje imprezy ku czci Stepana Bandery. To nie jest coś, co moglibyśmy nazwać politycznym mainstreamem. Oczywiście duże wrażenie robią pomniki Stepana Bandery, zwłaszcza taki duży pomnik w Lwowie. Miałem go okazję pod koniec zeszłego roku widzieć osobiście, zresztą nie pierwszy raz. Faktycznie stoi blisko dworca kolejowego w Lwowie, Duży pomnik Stepana Banderi i to robi słabe wrażenie. Faktycznie osobiście uważam, że nie jest to postać, którą powinniśmy upamiętniać. Na pomnikach jednak on tam stoi i to wrażenie robi. Ale warto się zapytać y, samych siebie, ile tych pomników faktycznie na Ukrainie jest. Policzono je w roku 2016 i wyszło im, że pełnych i po piersi pomników Stepana Bandery jest... Było wtedy na 2016 40 sztuk, z czego 9 sztuk postawiono w latach 90., 19 w pierwszej dekadzie XXI wieku, 12 do roku 2016 w drugiej dekadzie XXI wieku. Przy czym po Majdanie były to dwie sztuki w 2015 i 2016, czyli to jest w propagandzie rosyjskiej, często jest mówione, że ten przewrót, w propagandzie przewrót 2013-2014 roku, ten Majdan to było właśnie takie pojawienie się kraju banderowskiego, neofaszystowskiego, no po tym Majdanie... W pierwszym roku powstał żaden pomnik w 2014, w 2015, jeden w 2016 drugi, w roku 2019 rosyjska strona internetowa, powołująca się na stronę internetową, która już nie, nie jest dostępna w sieci, publikowała informację o 44 pomnikach, co oznaczałoby, że przez kolejne 3 lata. 17, 18, 19 pojawiłyby się cztery kolejne takie pomniki. Faktycznie można stwierdzić, że jest to za dużo pomników Stepana Bandery, natomiast no nie można stwierdzić, żeby one powstawały na skalę masową. Mamy też dostęp do badań opinii publicznej w roku 2021 Fundusz Inicjatywy Demokratycznej im. Ilka Kuczeriła opublikował wyniki sondażu. Tam mogliśmy przeczytać pytanie, jak odnosicie się do decyzji władz Ukrainy o uznaniu żołnierzy UPA za wojowników o wolność Ukrainy? Ciężko powiedzieć: 16%, obojętnie 9%. Czyli 1 czwarta obywateli generalnie ich to nie bardzo obchodzi negatywnie 29%, 46% pozytywnie, czyli mniej niż połowa Ukraińców pozytywnie wypowiada się na temat tego, że żołnierzy UPA uznano za wojowników o wolność Ukrainy. Tu oczywiście mówimy o szerokim spektrum, bo ci żołnierze UPA to byli zarówno ludzie, którzy brali udział w rzezi wołyńskiej, jak i ludzie, którzy brali udział w walkach, z Armią Czerwoną, to była sytuacja skrajnie skomplikowana. Nie będziemy teraz próbowali tego rozsupływać. Jak uważasz, brzmiało kolejne pytanie, czy działalność Stepana Bandery była pozytywna czy negatywna dla Ukrainy? Nie słyszałem o tym człowieku, odpowiedziało 3% ankietowanych. Ciężko powiedzieć 13%, tak samo pozytywna jak negatywna 21%. Raczej pozytywna 31, raczej negatywna 32%. Czyli już tutaj 1 trzecia Ukraińców uważa, że działalność Stepana Bandery była pozytywna dla Ukrainy. Nie jest to wcale mało, bo jedna trzecia to faktycznie jest zauważalna część ukraińskiego społeczeństwa, natomiast no wciąż nie jest to jednoznaczne w ukraińskim narodzie. Trudno powiedzieć, żeby ta banderowska ideologia w tym ujęciu Mogła zostać nazwana dominującą. Także na przełomie roku 2014 i 2015 ta sama instytucja przeprowadziła ankietę, w której zapytano, jak się ludzie odnoszą do Stepana Bandery. 12,5% odnosiło się pozytywnie, a 19,8% negatywnie. Czyli no. Te pozostałe, oczywiście 60%, to byli w różnym stopniu niezdecydowani ludzie, ale jednak widzieliśmy przewagę tego negatywnego podejścia, przy czym w Galicji te proporcje były zupełnie inne. 47% ludzi oceniało go pozytywnie, czyli faktycznie to przekonanie, że zachód Ukrainy był bardziej, nazwijmy to w ten sposób banderowski, znajduje potwierdzenie w badaniach socjologicznych. Tutaj trafiłem też na bardzo ciekawy artykuł z roku 2017. W roku 2017 Jarosław Kaczyński, polski polityk, może Państwo kiedyś o nim słyszeli, wypowiedział się w wywiadzie prasowym, stwierdził, że z banderą Ukraina nigdy nie wejdzie do Unii Europejskiej. Ja się przychylam do pewnego stopnia, jak rzadko można mnie złapać na zgadzaniu się z Jarosławem Kaczyńskim, ale w tym przypadku ja się zgodzę, jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, do klubu krajów o pewnych wartościach, to powinna ten epizod swojej historii w jakiś sposób osądzić, zakopać, rozliczyć się z niego i iść dalej, patrzeć do przodu. Natomiast autor tego artykułu stwierdził, że bardzo ciężko jest walczyć z czymś, czego nie ma i pozbyć się czegoś, czego nie ma, ponieważ on stwierdził, że Ukraina nie jest krajem kultu bandery, przynajmniej na poziomie przede wszystkim według niego państwowym. On to chciał udowodnić i tutaj zebrał bardzo ciekawe statystyki podsumował pewne sprawy, to jest bardzo ciekawe. I on tutaj analizował ten okres od Majdanu, który był pewnego rodzaju nowym otwarciem od roku 2014 do 2017, ponieważ pisał to w roku 2017, w którym dalej prezydentem był Petro Poroszenko. I on tu pisał na przykład, że właśnie Poroszenko w czasie swojego urzędowania wydał 43 dekrety dotyczące upamiętniania różnych wydarzeń historycznych. Z czego żaden nie dotyczył bandery ani UPA. Cztery dotyczyły Holokaustu, cztery głodomoru, czternaście świąt państwowych, takich jak Dzień Konstytucji, Święto Niepodległości, siedem było związanych z wydarzeniami na Majdanie itd. Przez trzy lata Najwyższa Rada Ukrainy, czyli Parlament, miała ogłosić oficjalnie 256 dat historycznych wartych upamiętnienia. 9 z nich na 256 było związane z ON i UPA, w tym 75-lecie istnienia UPA się tu pojawiło, czyli stanowiło to bardzo dużą mniejszość, margines tych dat uznanych za warte upamiętnienia przez Najwyższą Radę. Zauważył on, autor artykułu, że w latach 2014-2016 nie wydano na Ukrainie żadnego pamiątkowego banknotu, me medalu, monety, znaczka pocztowego upamiętniającego bandery OUN albo UP. Zaznaczył on także i sprawdził, że na 1300 publikacji Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Stepan Bandera był wspomniany zaledwie 19 razy. On też komentował, skończyła mi się herbata, bo państwo mówicie, że ja nie piję cała wypita. Skomentował on także um, ustawę historyczną, która według komentatorów na przykład w Polsce miała... Um, penalizować y, krytykowanie właśnie Bandery i UPA i on tutaj stwierdził, że faktycznie w tej ustawie pojawiła się informacja o karze za krytykowanie wojowników o niepodległość Ukrainy, natomiast on stwierdził, że to zostało napisane w taki sposób, że tam nie było żadnego odniesienia do żadnych konkretnych przepisów, kodeksu karnego, że to jest martwy przepis, którego nie ma jak zastosować. Zauważył on także, że w tej ustawie było napisane, że państwo ukraińskie zapewnia możliwość wszechstronnego badania tego tematu i musi gwarantować możliwość badania naukowego tych tematów. Zauważył także, że to nie tylko OUN i UPA zostały nazwane w tej ustawie organizacjami walczącymi o niepodległość Ukrainy, ale że takich organizacji było tam w tej ustawie rozpisanych około 60, więc że z jego perspektywy te komentarze, między innymi prasowe w Polsce, były naciągane, ponieważ ta ustawa nie była ustawą bezpośrednio po prostu o honorowaniu OUN i UPA. Wyliczył on także, że w ramach dekomunizacji na Ukrainie w ostatnich latach zmieniono nazwy 51 493 ulic. Z tego 34 z nich faktycznie nazwano ulicami Bandery. Ja tutaj powtórzę to samo z przypomnikach. Można śmiało stwierdzić, że 34 ulice Bandery to o 34 ulice Bandery zbyt wiele, natomiast faktycznie nie jest to duża skala. Ostatecznie więc ja bym powiedział, że faktycznie wizerunkowo te elementy kultu Bandery, które istnieją na Ukrainie, pomniki, ulice, wypowiedzi w komentarzach, to wszystko Ukrainie w mojej ocenie szkodzi. Dla uczciwości należy stwierdzić, że Ukraińcy nie są jedynym narodem, który posiada i czci bohaterów, którzy są przez inne narody, często sąsiednie, postrzegani jako zbrodniarze czy też po prostu wrogowie. Zazwyczaj tak było, że za bohaterów uznawaliśmy ludzi, którzy z kimś walczyli, a skoro walczyli, no to właśnie z innymi żywymi ludźmi, więc tutaj często bohaterami zostają różni wojskowi, różni dowódcy, żołnierze, ludzie, którzy zajmowali się zabijaniem innych ludzi. I przedstawiciele tych narodów, którzy byli zabijani, oczywiście postrzegają takie postaci trochę inaczej. I być może faktycznie globalnie jako ludzkość, może powinniśmy trochę przemyśleć sobie temat i wybierać sobie takich bohaterów, którzy ratowali ludzi, dokonywali odkryć naukowych popychali cywilizację do przodu, a niekoniecznie tych, którzy osiągali największą skuteczność w używaniu zorganizowanej przemocy. To jest taka ogólna refleksja. Natomiast z drugiej strony refleksja jest taka, że z jednej strony warto nawoływać Ukraińców, rozmawiać z nimi i próbować tłumaczyć, dlaczego hmm, niezależna Ukraina to coś dobrego. Natomiast Niezależna Ukraina według bandery to nie jest do końca to samo i my jak najbardziej nie mamy nic przeciwko niezależnej Ukrainie, ale nie takiej, jaką chciał bandera. Natomiast z drugiej strony, warto o tym wszystkim wiedzieć, i zdawać sobie sprawę ze skali tego zjawiska, które jest po prostu mniej wszechogarniające niż próbują nam wmówić niektórzy w dużej mierze rosyjska propaganda, która właśnie próbuje przedstawić Ukrainę jako neofaszystowski banderowski kraj, który jest w całości tym jednym wielkim marszem z pochodniami. Dziękuję za uwagę. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek, oczywiście zapraszam do subskrybowania. Jeśli już to robicie, zachęcam, żeby zajrzeć do linków na dole. Można mnie wesprzeć na Patronite, na PayPalu, posłuchać naszego podcastu cotygodniowego i wejdź na naszą grupę dyskusyjną na Facebooku.